zakończył się drugi dzień Mistrzostw Wojska Polskiego w sporcie powszechnym. Celem zawodów jest wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów Wojska Polskiego w sporcie powszechnym. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sportowym objął szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Mieczysław Gocuł oraz szef szkolenia wojsk lądowych generał brygady Andrzej Danielewski. Mistrzostwa Wojska Polskiego w sporcie powszechnym otworzył 24 czerwca 2013 roku szef P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Franciszek Kochanowski. W Mistrzostwach Wojska Polskiego w sporcie powszechnym bierze udział blisko 400 żołnierzy, przedstawicieli wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, dowództwa garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wojsk specjalnych, żandarmerii wojskowej, instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Mistrzostwa odbywają się na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej. Zawodnicy uczestniczyli dotychczas w 2 konkurencjach sportowych: pokonywaniu ośrodka sprawności fizycznej, strzelaniu z pistoletu i KBK AK. Zaczęliśmy dzisiaj mistrzostwa strzelaniem z KBK AK. Nasz żołnierz starszy szeregowy Łukasz Osak został mistrzem Wojska Polskiego z wynikiem 179 punktów. No i na deser bieg, pokonywanie OSF, nasza konkurencja koronna, kapral Adam Marcinkowski z wynikiem 47,6, obronił tytuł mistrza Wojska Polskiego. To jest zawodnik już troszkę starszy od tych pozostałych chłopaków, a jest coraz lepszy i są dobre prognozy na dalszą część mistrzostw. No czyli tak, przygotowaliśmy się bardzo długo, było praktycznie 2 miesiące ciężkiego treningu. No wyniki widać jakie są po czasach. Chłopaki od nas z naszej grupy po prostu no, uplasowali się na w czołówce 10 miejscach. Myślę, że tak dobrze jak pobiegliśmy teraz, dzisiaj, pobiegniemy tak samo w zespołówce. W kolejnych dniach mistrzostw odbędzie się bieg patrolowy i najbardziej widowiskowe zawody tych mistrzostw, drużynowe pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej OSF.